28 grudnia wspominamy błogosławionego Ludwika Dibarga, prezbitera i zakonnika. O Ludwiku zachowała się tylko informacja, że pochodził z Barga, z północno-zachodnich Włoch. Był franciszkaninem i żył w Ziemi Świętej. Znany tam był jako świątobliwy kapłan i spowiednik. Zmarł w Jerozolimie 28 grudnia około 1477 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Ludwik wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nami.